Siemanko. Wracamy sobie właśnie z Piotrkowa Trybunalskiego i mamy coś na pace, z tyłu na przyczepce. A co to może być? Tak nieśmiało. O kurczę, co ten chłopak ze wsi małej znowu wymyślił? To jest zgrywus, naprawdę. Coś tam jest, jakaś lampa. Później sobie dokładnie to obejrzymy. A póki co trzeba tutaj zachować ostrożność przy jeździe na autostradzie. Im bliżej domu, tym gorsza pogoda. Tutaj aż śnieg z deszczem pada. Jesteśmy już u chłopaka ze wsi małej na placu. I co my tu mieliśmy? Co my tu przewoziliśmy? Czy to jest Honda CB500? Chyba tak. A co, ten chłopak zwariował, czy co? No wiadomo, jak to jest. Głowa siwieje. To, co na 4 litery, szaleje. CB500, no w oryginalnym malowaniu. Lusterka oryginalne, srebrne, kierunkowskazy oryginalne. Pojemność 499 cm. Stan taki, no można by powiedzieć, że jestem zadowolony. Tłumnik to jest oryginalny. Naklejki też jak na moje oko, chociaż naklejki to sobie można w każdym momencie kupić. Podobno, że sprowadzany z Belgii czy z Holandii, ale już zarejestrowany w Polsce na polskich numerach. Także nie ma co narzekać. Wszystko jak na razie się zgadza. Żadnego elementu nie brakuje. Przejdziemy tutaj dalej do łańcucha. Łańcuch w miarę możliwym stanie. Jego naciąg też na 1/3, czyli jeszcze pochodzi. Zresztą na te moje jazdy, co ja będę jeździł, to nie wiem, czy go do połowy ściągnę. Stopka boczna podparta. Stopki główne też są. Tutaj będę musiał tylko podoklejać sobie tą. To jest chyba po to, żeby nie ziębić się od tego metalowego baku. Tak mi się wydaje. Jak ktoś wie lepiej, to może w komentarzu napisać, po co są te naklejki, bo też się zastanawiałem i poprzedni właściciel mi nie mógł, nie umiał odpowiedzieć. No. Zapala, jeździ, śmiga. Opony przednie w dobrym stanie. Tylna w jeszcze lepszym. Naprawdę nie jest źle. Pokażę wam jeszcze przebieg tego motocykla. Tutaj mam na wyświetlaczu. Nie wiem, czy dobrze. Nie wiem, czy było widać. Muszę wejść i się przymierzyć jeszcze raz. Jest przebieg 35 901 km. Obrotomierz, prędkościomierz, wszystko działa. Stacyjka, kluczyk, wszystko łączy, kierunkowskazy są. Rozrusznik działa. Akumulator w dobrym stanie. Jeden kluczyk jest zarówno do stacyjki, jak i do baku. Można nim też otworzyć siedzenie. Reszta rzeczy sprawdzi się w praniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy będzie mi się ten motocykl spisywał, czy będę miał czas na jeżdżenie. Czy ten chłopak ze wsi małej poszaleje, czy raczej zakup był po to, żeby po prostu moto sobie stało i wyglądało. Ale w sumie jak ma stać i wyglądać, to też jest dobrze. Przynajmniej jak ktoś przyjdzie ze znajomych, to można będzie garaż otworzyć. Jest, bo jest. Jeździ się, czy nie jeździ, ale moto stoi. Hondeczka, no. Hondia. Tak to tutaj. A, jeszcze pokażę wam, jak pasy zamontowałem. W sumie skorzystałem z jednego pasa. Mam tutaj ucho w przyczepce.
Ta przyczepka jest zrobiona na zamówienie. I za to ucho założyłem pas. Puściłem go tutaj przez te uchwyty dolne. Później przeszedłem sobie z drugiej strony. Oczywiście tu zaplotłem na dwa. Puściłem z powrotem do tamtego ucha ten pas. I z powrotem puściłem go na dół. Tutaj, żeby się nie ściągał, to założyłem za ten uchwyt, który trzyma resor. Dalej przez bok przyczepki. Przez bok. Przez kolejne ucho z przodu. Tutaj przez tą ramę, przez główkę ramy, obok główki ramy puściłem. Dalej przeszedłem przez przyczepkę i z drugiej strony ściągnąłem właśnie tym ściągaczem. No powiem wam, że jechałem i po drodze parę razy stanąłem i pozwoliłem sobie podociągać trochę, bo rozluźniało się. Generalnie powinno się wypożyczyć taką specjalną przyczepkę do przewozu motocykli. No ale wiadomo, co jest, to trzeba brać. A miałem tutaj taką swoją przyczepkę, więc z Piotrkowa przyjechałem, także trochę kilometrów zrobiłem. Motocykl stoi, nic się nie zepsuło, nic się nie przewróciło. Także to moje sprzęgnięcie było skuteczne. Kiedyś nagram jeszcze jakiegoś takiego krótkiego vloga, no jak się tym motocyklem jeździ, jak on się spisuje, jak wychodzi spalanie, przyspieszenie i tak dalej. Ale to może następnym razem. Do zobaczenia. Cześć.